Tropem prawdziwych leśnych mocarzy biegnie nasza opowieść, w której głównymi bohaterami są największe polskie drapieżniki. Leśni mocarze. Przebudzenie się największego drapieżnika nie uchodzi naszej uwadze, a ich majestatyczna sylwetka nie przeszkadza w zachowaniu nadzwyczajnej sprawności fizycznej. Osobniki tego gatunku to prawdziwi indywidualiści, cechujący się uporem i wybrednością. W warunkach letniej obfitości niejednokrotnie zdają się przedkładać nad mięso pokarm roślinny, na przykład soczyste maliny, jeżyny czy borówki. Osobniki mają dobry wzrok, bardzo wrażliwy na ruch. Znacznie doskonalszy mają jednak węch i słuch. Duża ruchomość uszu względem położenia głowy sprawia, że łatwo określają kierunek słyszanych dźwięków. Przy najbardziej atrakcyjnych zdobyczach obowiązuje bezwzględna hierarchia osobnicza i gatunkowa. Z reguły pierwszeństwo mają zawsze więksi, silniejsi i bardziej waleczni. Czasem jednak dopiero po zaciętej walce. Samiec nie odstępuje samicy na krok. W czasie wiosenno-letnich zalotów samiec konsekwentnie i uparcie dąży do celu. Co róż pomrukuje do partnerki, obwąchuje ją, oblizuje, podgryza i obejmuje, choć drapieżnikiem nie jest, to jednak ze względu na swoją wielkość, siłę, charyzmę i wolę przetrwania w dzikiej przyrodzie, w pełni zasługuje na miano wielkiego leśnego mocarza, który potrafi mężnie postawić się naszym największym drapieżnikom. Trudno w to uwierzyć. Cóż, życie potrafi być zaskakujące. Czytała Krystyna Czubówna.